5 grudnia w Galerii Katowickiej miało miejsce ostatnie wydarzenie zaplanowane w ramach kampanii społecznej Autyzm Codzienność. Nietypowa formuła i nieszablonowe miejsce stworzyły doskonałą okazję do kontynuowania rozmów o autyzmie. Zapraszam Państwa na relację. Seminarium panelowe pod tytułem Zrozumieć autyzm było okazją do poruszenia takich tematów jak prawo oświatowe czy edukacja dzieci nieneurotypowych, ale 5 grudnia dyskutowano też o domowej codzienności osoby w spektrum. O tematach związanych z meltdownami, z shutdownami, czyli są to albo wybuchy wewnętrzne ludzi ze spektrum autyzmu, których nie widać, ale które ich męczą, albo zewnętrzne, które widać i które ludzie odbierają na zasadzie bezczelny, wstrętny, agresywny. Podczas dyskusji próbowano podać receptę na to, jak zachować się wobec osoby w spektrum autyzmu, która próbuje poradzić sobie ze swoimi emocjami. W tych momentach trzeba zachować spokój i bezpieczeństwo, popatrzeć, czy dziecko jest bezpieczne, odsunąć inne dzieci i nie reagować agresją, krzykiem. To jest bardzo ważne. Z tego powodu, że ten człowiek, który przeżywa meltdowny, ale także shutdowny, to są takie emocje, których nie da się powstrzymać. To jakby jest nakazane z punktu widzenia układu nerwowego, niezależnie od tego człowieka. Więc w jednym i w drugim przypadku, jako osoby towarzyszące, zachowujemy spokój. Bardzo ważna rzecz i dbamy o bezpieczeństwo. Podczas panelu dyskusyjnego rozmawiano też o wsparciu duchowym osób w spektrum autyzmu, a także o codziennym życiu rodziców zdiagnozowanych dzieci i łączeniu pracy zawodowej z opieką nad potomstwem. To nie jest łatwe, to nie jest typowe i uważam, że tu jest potworny brak takiego wsparcia ze strony państwa. Jeżeli pracująca mama opiekuje się swoim dzieckiem, to nie ma żadnej ulgi na przykład w ilości godzin swojej pracy. W Polsce jest taki standard, że jeżeli ktoś ma niepełnosprawność umiarkowaną, to ogranicza mu się etat. Myślę, że trochę podobnie należałoby traktować pracujące matki niepełnosprawnych dzieci, po to właśnie, żeby były w stanie pracować, bo w większości przypadków to jest niemożliwe. Wśród osób biorących udział w debacie była także Dorota Kozłowska, nauczycielka z wieloletnim stażem, która jest uwielbiana przez dzieci w spektrum autyzmu. Jej zdaniem kluczem do porozumienia z uczniem jest wyrażanie krótkich, zwięzłych poleceń. Siadaj, zeszyt, pisz. Odpowiadaj, bo autyści, jak wiadomo, nie rozumieją, nie potrafią się skupić na długim poleceniu. Jeśli zaczniemy mówić, proszę cię bardzo, Nikodem, usiądź sobie w ławce, wyjmij zeszyt, no to wiadomo, że nam tego nie zrobi. Poza tym trzeba mieć do nich serce i też nie można się obrażać, poczucie humoru. A poza tym także wyznaczenie granic i konsekwencja oraz unikanie zmian i nieprzewidzianych sytuacji. Spotkanie na scenie Galerii Katowickiej było ostatnim organizowanym w ramach kampanii społecznej Autyzm Codzienność. Dzięki tej inicjatywie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS przez niemal 2 lata nauczyciele podnosili swoje kompetencje w zakresie pracy z dziećmi w spektrum autyzmu. Wszystkie sprawy, które są poruszane w trakcie spotkań, konferencji, spektaklu są niezwykle istotne dla pracy nauczyciela, który styka się z dzieckiem w spektrum autyzmu. Można zweryfikować metody, o których dowiadujemy się na podyplomowych studiach, o praktyczną stronę. Proszę mi wierzyć, że to jest bardzo ważne w pracy każdego nauczyciela. Teoria jest teorią, a praktyka jest praktyką. Od tego roku mam w klasie dziecko z zespołem Aspergera i dzięki tej kampanii wiem, jak pracować z tym dzieckiem. Mimo że kampania właśnie dobiega końca, jej twórcy nie zamierzają zwalniać tempa. Już teraz rusza program Szkoła dla ASA, w ramach którego placówki oświatowe będą dostosowywały swoją przestrzeń do potrzeb dzieci w spektrum autyzmu. Ponadto planowane są kolejne seminaria i konferencje mające na celu szerzenie wiedzy na temat autyzmu.